Witajcie moi drodzy widzowie, z tej strony oczywiście kanał Wiejski Ziemiarski z Klasa. I dzisiaj zaczyna się Euro 2020 albo 2021. Zależy. Jak kto woli co nazywać, i z racji tego zapraszamy was na nową serię Studio Przedmeczowe Euro. I dzisiaj omawiamy pierwszy mecz otwarcia, czyli Turcja versus Włochy. I kto wygra? Nie wiem. Ja też nie wiem, zaraz. Ale jak sądzisz, przyjacielu? O dzisiaj, chyba o 20:45, coś w tym stylu. No to jest około. No około, tak 21 chyba. No, ale ogólnie to Włochy nie przegrały chyba od 26 spotkań bodajże, więc są na, delikatnie mówiąc, w formie. No, zrealizowali się za to, że nie grali na Mistrzostwach Świata. No, można tak powiedzieć, a z kolei Turcja w eliminacjach Mistrzostw Świata wygrała z Holandią 4-2 i mogą być czarnym koniem tego turnieju. Tak samo jak Macedonia. Ale właśnie my kibicujemy Macedonii, nawet możemy zrobić taki hashtag, kibicujemy Macedonii, bo są fajni. I ogólnie to, jak mówimy, Macedonia będzie według nas czarnym koniem, ale tym czarnym koniem może być też Turcja, ale jak moim zdaniem z Włochami nie wygra, no Włochy są już za mocne chyba. Włochy są za mocne, tam Balotelli z ławeczki pięknie. Który nie został powołany na no pewno. Dokładnie. Niestety no, legenda Dix United oczywiście. Legenda Dyslexii United. Dyslexii? Dyslexii. Dyslexii United, Wiktor Ibar, bo niestety nie jest z Europy i nie zagadł turnieju. Ale to nie znaczy... Ale co z tego? Turcja na przykład, chyba 97% powierzchni Turcji leży w Azji, a Turcja gra na Euro, więc ja to średnio rozumiem. I mówię, ja liczę na Turcję w tym turnieju, ale nie, na pewno nie będzie z Włochami. No myślę, że Turcja może zagrozić ewentualnie Włochom, ale może to zrobić swoim pięknym uderzeniem z daleka, Hakan Calhanoglu. Ale no tak to nie oczekuję jednak niespodzianki w tym meczu. Myślę, że Włochy będą przeważali i ten mecz wygrają. Ja uważam, że jedyną, teraz taki żarty tak koniec, ja uważam, że jedyną drużyną, która jest w stanie nagrozić Włochom w tym turnieju, jest Macedonia Północna. I jeszcze taka jedna ciekawostka na zakończenie, totalne zakończenie tego filmu o Macedonii Północnej, że istnieje oczywiście taki kraj jak Macedonia Północna, ale nie ma Macedonii Południowej, co jest dosyć śmieszne, nie? No, bo jest potem nie nazywać kraj Północna, jak nie ma Południowej, nie? To jest bardzo śmieszne i tym akcentem już bardzo śmiesznym zakończymy ten odcinek i mam nadzieję, że widzimy się już jutro, ale pewien nie jestem. Cześć! Cześć!